Halo, halo, dzień dobry, środa, czyli dzień sali instalacji wzmacniacza. A właśnie, czyli tanie granie w Toyocie. Słuchajcie, od ostatniego odcinka zmieniło się wiele, dlatego że już poskładane zostały wszystkie miejsca, w których szły przewody. Zostały poskręcane kanapy, więc dzisiaj najprostsza, a zarazem najważniejsza rzecz, jaka nas czeka. Więc przede wszystkim musimy podłączyć głośniki, przykręcić głośniki. Twittery zostały już... O, tutaj proszę. Podłączone. Twittery tutaj znalazły sobie miejsce w... No fabrycznie prawie, że w trójkątach, tak to nazwijmy. Kable trzeba będzie... Tutaj robimy na zasuwki, czy... Tak, na zasuwki, nie? Problem jest tym, że producent nie dał zasuwek do tego, a takiej wąskiej nie będę miał, więc chyba niestety tutaj te terminale będziemy musieli przylutować. Mm-hmm. Dobrze, opowiedz trochę o tych głośnikach, które montujemy. Made in German. Audio System MX-owo. Bardzo polecane głośniki, dość tanie, nawet z radiem fabrycznym dość dobrze grają. Czyli to, co ja zawsze lubiłem, a co ja ostatnio miałem? Co mieliśmy ostatnio? Ty miałeś DCX... To były teki? Nie. Nie, tu miałeś DCX-y. DCX-y? To jest Hertz. O, Herca, no właśnie, Herca. Czyli to jest troszeczkę wyżej niż Hertz. Słuchajcie, powinno to bardzo ładnie zagrać, natomiast bardzo ważne jest podłączenie, a w dzisiejszym odcinku Adrian pokaże wam, jak w profesjonalny sposób, bez sprzętu i poda działanie matematyczne, wystroić sprzęt, bo to jest zawsze albo przez ster, możecie spalić głośniki. I teraz taka krótka wstępna rozmowa. Skoro mamy kablotekę, panie Adrianie, mówiliśmy w zeszłym odcinku, ale powiedzmy jeszcze raz, radio musi mieć wyjście minimum na 4 cincze, czyli najlepiej zasilać osobno subwoofer i najlepiej zasilać osobno scenę z przodu. Jednostkę. Dokładnie. I tutaj mamy jednostkę. To jest taka prosta jednostka. Mój teściu się na vlogach pojawia, ale na miłośnikach już nie chce. Aha, tam idzie, tup. Dobra, mówmy. Tu mam przewidziane wyjście audio oraz wyjście na subwoofer. Czasami jeszcze są dodatkowe wyjścia trzecie, czasami też są zwrotnice, dzięki czemu... A remote jest? Remote jest niestety rozwiązany, już tam mam zrobione. Zmianie z kostek ISO na kostkę Sonego i niestety trzeba go rozciąć i polutować. Także... Już idę z drugiej strony. Fajnie jest, jak radio ma jeszcze wyjście na remota, czyli kabel wzbudzający wzmacniacz, bo... To jest przewidziane, tylko po prostu nie dorobili tutaj jakiegoś szybko włącza czy coś w tym stylu, więc trzeba się po prostu tutaj wczepić. A dlaczego trzeba tu się wczepić? Dlatego, żeby remote się wzbudzał tak jak radio postacyjkowo. Tak, to jest ogólnie do zasilania do zewnętrznych anten, ale jest używane też do wzmacniaczy, kiedy antena musi być zasilona. Także on po prostu wzbudza wzmacniacz, żeby zaczął pracować. No właśnie, teraz my mamy jeden wzmacniacz zasilający scenę z przodu i zasilający subwoofer. Subwoofer o mocy, pamiętasz, jaki kupiliśmy? 100 W? 180 albo 200 W. To jest czteroomowy mały subwoofer 20-centymetrowy. Miał nie zajmować dużo miejsca, bo to jest fura operacyjna. Tak jest, wbrew pozorom to jest fura operacyjna, kij zresztą fur na działce. Ważne jest to, słuchajcie, żeby właśnie moc nominalna w RMS-ie, czyli ta realna moc, RMS. Teraz słuchajcie, Bayer lat 90. Pamiętasz, Adrian? 2000 W głośniki. Ale ten też ma napisane, że ma 1000 W. Ale to ma 400 chyba, czy 380, o ile dobrze pamiętam, razem. No i wiecie, to co piszą watt, to jest watt. RMS to jest ta na prądzie mierzona, tak dobrze mówię? To jest taka prawdziwa moc głośników i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że jeżeli producent podaje, że subwoofer ma na przykład 150, głośniki z przodu mają 150, plus do plusa równa się 300, prawda? To jednostka... która je ma zasilić, musi być minimum 4 kanały, nie dwa wzmacniacze, na przykład jeden wzmacniacz czterokanałowy i wtedy podłączamy i ta jednostka musi mieć więcej mocy niż te głośniki razem zsumowane. Poprawmy? Nie słuchałem. Że wzmacniacz powinien mieć zapas mocy o 20-30% więcej niż zsumowana moc głośników, które będzie zasilał. Nie musi koniecznie być, musi być nadmiar, natomiast często jeśli jest za mały wzmacniacz, to ludzie odkręcają za daleko ten wzmacniacz, tak naprawdę słuchają na przesterach i niszczą ten sprzęt. Tak, ale wystrojenie w tym momencie jest dość ważne, dlatego że jeżeli
przejdziemy w drugą stronę, bo mamy mocniejszy wzmacniacz niżeli głośniki, to możemy te głośniki, panie Adrianie, po prostu... Możemy je uszkodzić, natomiast większość głośników znosi większą moc niż jest przewidziana przez producenta, w ogóle jeśli chodzi o głośniki niskotonowe. A pamiętasz super głośniki, które mam w domu? Jakby testowałem pierwsze 30 sekund? To. A potem się okazało, że nie były w pokoju na odsłuchu, nie rozciągnęły się i tak dalej. Druga zasada, jak już wszystko pomontujecie, co wejście z początku odcinka do serca, no tego się dzisiaj nie wymaga w takich głośnikach, nie? Tym, co my montujemy. Ale kiedyś, jak jeszcze byłem młody i piękny, dobra, po prostu młody, to mówiło się, że głośniki muszą się rozegrać. Chodzi o to, że nie możesz ustawić wszystkiego, wiesz, no fajnie by było wzmacniać sobie, przykręcić, niech sobie pograją z godzinkę te głośniki wszystkie i wszystko i dopiero potem można przystąpić do strojenia. Taka kiedyś była zasada. Do dziś ponoć już tego nie ma, tak, nie ma docierania silników. Ja jestem zwolennikiem tego, no żeby to chwilę pograło, chociaż dzisiaj pewnie znając życie będziemy to odkręcać. Zatem, dobrze, skoro mamy teorię omówioną, podłączmy wszystko, pokażmy wszystko. W poprzednim odcinku było kładzenie plusa do akumulatora, masę mamy złapaną. Nie, masy jeszcze nie ma, bo była decyzja, gdzie czekałem na ciebie, gdzie ma być wzmacniacz. Dobrze, ale masa będzie złapana z bagażnika i to jest problem z głowy, czyli musimy podłączyć cztery cincze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przewodów do wzmacniacza, bo cztery to są głośnikowe, a dwa będą subwooferowe. Zawsze jest plus i minus i tak dalej. Czy wzmacniacz podłączając będziemy coś mostkować, żeby zrobić... Tak, na subwoofer będzie mostek. Dobrze. I teraz Adrian to był zawsze osoba, która lepsza z matmą ode mnie i próbował mi wytłumaczyć, o co chodzi z dwoma ohmami, czterema ohmami i dziesięcioma ohmami. No ja nie wiem dalej, o co chodzi. No nie, w sensie ja wiem, o co chodzi, ale nigdy nie umiem tego prostymi słowami wytłumaczyć. Ty też nie. Prostymi słowami nie, to jest impedancja głośnika. Od niej zależy tak naprawdę, jaką ilość prądu zużyje przy danym woltażu głośnik, to znaczy cewka głośnika. Więc im mamy niższą impedancję, tym większy prąd przez te kable popłynie. Okej. Okay. Czyli jak mamy 2 ohmy, damy więcej prądu. W uproszczeniu, oczywiście. W uproszczeniu, tak, 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 tak. Czyli jak mamy 2 ohmy, damy więcej prądu niż mają 4 ohmy. Tak, jakby na tym samym napięciu, które wygeneruje wzmacniacz, będzie wygenerowana większa moc przez to, że popłynie większy prąd. A czy kolokwialnie można by to porównać do przepływu wody i słomki? Czy w tym momencie zwiększa się ciśnienie w słomce? Czy źle w ogóle kombinuję? Bo wiesz, ciężko... Bardziej powiedziałbym, że jest grubsza słomka. Że jest grubsza słomka wtedy, okej. Okay. A ciśnienie pozostaje to samo, więc może przepłynąć więcej. A jaki jest minus? Dlaczego wtedy w domu robi się 8 ohmów? Bo mamy inny woltaż, ale napięcia mamy... Nie, no napięcie mamy też inne. Wiesz, samo to jest kwestia tego, że bardzo duży prąd wtedy płynie przez przewody. No tak, bo słuchajcie, żeby w domu nagłośnić, żeby w domu takie głośniki tutaj jak montujemy, one nie zagrają. Dobrze. Podam Ci inny przykład, jeśli chodzi o na przykład same przewody. W przypadku, kiedy podłączasz 2000 W w car audio, to musisz zastosować naprawdę gruby przewód. Natomiast w przypadku 2000 W w domu, gdzie masz instalację 230, ten przewód wcale nie jest taki gruby. Z tego powodu, że im wyższe napięcie, tym do danej mocy jest potrzebny mniejszy amperaż. Prawo Ohma. Dobrze, zatem jest taki fajny obrazek, który definiuje prawo Ohma, taka grafika z zaciskającą się, z tego co pamiętam, rurą, może Stasiu się znajdzie. Stasiu, znajdź to, wrzuć to teraz, tak jak o tym gadamy. Dobra, widzimy się, co przy wzmacniaczu się widzimy dopiero? Bo głośniki, tak, bo słuchajcie, no, o czym mówimy? Chodzi o to, że no, na pewno nie możecie popieprzyć, przede wszystkim, dobra, wiem, jeszcze musimy zwrotnicę, prawda? Założyć. Jak, założone już są. Założone są? Tak. To czekaj, to czego tutaj mamy? Czemu mi tu cztery kable wystają? Wszystkie się wpina do głośnika. A no te tak, z głośnika, dobra, idą na zwrotnicy. Zwrotnicy. Dobra, już teraz pamiętam. Choć nie zawsze, nie w każdym, tak jest. I teraz tak, Twitter. Tu jest gdzieś zwrotnica schowana. I teraz jak... Nie zwrotnica, nazwałbym to filtrem highpass, ale... Dobrze, no to nazwijmy to filtrem ucinającym pasma. Rozdzielający dźwięki. I teraz jak łączymy do głośnika, to musimy połączyć plus z plusem. Tak. Dlatego mamy tutaj, słuchajcie, takie oznaczenie. O, i my zrobimy tak. Będziemy lutować.
i minus z minusem, czyli masa z masą, plus z plusem. I to jest bardzo ważne. I te połączenie w głośniku z tyłu, jeżeli nie masz wsuwek i chcesz lutować, powinno być bardzo trwałe, dlatego że tu drgania będą. To cały czas auto drga. Kolejna rzecz. To właśnie moment, w którym będzie podane jedno ze słów do całej frazy konkursowej na fury marzeń, a tym słowem jest wtryskiwaczy. Miał mi pomagać Mateusz z Pruszcza i jego firma i mieli, no coś się tam stało, trudno, kontakt jest fatalny, więc no byłoby tutaj więcej rzeczy jeszcze pokazanych, innych rozwiązań. My niestety musieliśmy użyć dystansu. Dystansu to jest taki element, który pasuje w miejsce fabryczne i pozwala nam osadzić głośnik większy. I teraz dlaczego mówię niestety? Dlatego, że Mati miał załatwione dystanse, które były z plastiku. Wydrukowane czy jakoś coś w ten styl zrobione. Tu mamy z MDF-u. Jaki jest minus MDF-u? No minus jest taki, że te głośniki tu w drzwiach, słuchajcie, leci cały czas woda. Wiecie? Woda leci w tych drzwiach, tak? Woda leci. Te uszczelki po myciu, to wszystko woda kapie. Wilgoć się unosi, są specjalne otwory odpływowe i tak dalej. Generalizując, lepiej byłoby kupować sobie dystanse do głośników, które są z tworzyw sztucznych. Dlaczego? Dlatego, że ja któregoś pięknego razu, jak coś musiałem zrobić w Toyocie po 4 latach, po 5 od instalacji audio, zobaczyłem, że już po prostu zgniły. Więc jeżeli możesz, to po prostu wydaj trochę więcej, bo do nas nie występowały. Nie, do nas nie występowały, do tej Toyoty już praktycznie nic nie występuje. Więc tak się pokusiliśmy. Teraz, jak już omówiliśmy podpinanie remota, bo to musisz wiedzieć. Kolejna ważna rzecz. Wzmacniacz mamy przypięty tutaj. Czy to jest mądre miejsce? No, wiecie, wzmacniacze mają zabezpieczenia przed przegrzaniem. Jak jest za ciepło, to on się wyłącza. Więc teoretycznie nie powinno się żaden pożar wydarzyć, nie od rozgrzanego wzmacniacza. Ciekawe, czy się zamknie w tym miejscu. A nie spojrzeliśmy? To najwyżej się niżej przykręci. Ja teraz będę zaśpiewać majstra. Ja nie wiem, co to rzecz niemożliwa. Fakt w rynku, jak bywa. Dobrze, tu mamy podłączenia, słuchajcie. Tu mamy podłączenia. I teraz tak. Mamy rozdzielenie wzmacniaczu na tył i przód, czyli front i rear. Rear będzie mostkowany, więc zaraz tutaj Adrian wytłumaczy. Natomiast musimy tak, podłączyć. Tutaj mamy podłączany remote, więc tego remota podłączamy do remota i tutaj żadnych innych nie ma. Plus 12, czy tu plusowy wbijamy? Nie widzę opisów, więc zapewne tak. Tak, tak. I GND, uziemienie, ground, uziemienie. Masę. No ale ground dla mnie to wiesz, ground to gleba, nie? I teraz tutaj mamy lewy plus prawy i tutaj mamy też lewy plus prawy. Rozdzielamy to na tej zasadzie, że skoro front jest po tej stronie, no to po tej stronie to będzie to wspólne ze sobą i te będą wspólne ze sobą. Dobrze mówię? Tak. Mostek będzie polegał na tym, że... Na czym polega mostek przy podłączaniu? Bo to teraz, jeżeli byśmy mieli 4 kable i podłączyli 4 kable, to będziemy grali w 4... Omach, jak się nie, mówi, nie, tu nie mam, to w sensie tutaj wpływ wzmacniaczu to ma taki, że mostkujemy 2 kanały, uzyskujemy moc z 2 kanałów. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o impedancję, to zazwyczaj jeśli w pojedynczej konfiguracji może tutaj taki wzmacniacz uciągnąć głośnik, który ma impedancję 2 ohmów, to aha, w przypadku mostku zazwyczaj jest to połowa mniej, czyli 4 ohmy. Okej, okay, ale chodzi o to, że jeżeli mostkujemy, to nie podłączamy na jeden kanał, tylko podłączamy plus do jednego kanału, a minus do drugiego, tak? Czy... Zazwyczaj tak to jest. Zazwyczaj. I to też właśnie, hej chłopaki, dziewczyny, jak to oglądacie, nie bójcie się czytać instrukcji. Tak, serio, w tym przypadku ważne, bo właśnie Adi mówi, że zawsze tak jest, ale znaczy, że przeważnie tak jest. Ale właśnie słowo przeważnie jest słowo kluczem. Nie widziałem wszystkich wzmacniaczy na świecie. Dokładnie, przeważnie nie znaczy zawsze. Więc ważne jest to, że w tych instrukcjach jest wszystko podawane. Teraz zapinamy głośniki z przodu i przy mostkowaniu, no słuchajcie, kanały, no to wiecie, musicie wiedzieć, które szły z lewej, które szły z prawej, chociaż... Ja sam później najwyżej poprawię. Aczkolwiek co to zmienia poza sterowaniem w radiu, że będziecie chcieli ustawić w lewo, to będzie wam grało prawo. No, nic to nie zmienia. Ważne jest tylko to, żeby nie pomylić plusa z... Właśnie naraziłeś się muzycznym purystą. Co to zmienia, wytłumacz mi? Odbiór. Jaki odbiór? No,
może czasami coś jest na przykład po prawej, nie wiem, na przykład bardziej słychać chór, który miał być zwizualizowany po prawej, albo perkusję. Jeśli nie robi różnicy, to słuchaj w mono. O. A żeby słuchać w mono, to jakby to podłączyć, żeby słuchać w mono? No w sumie tak będzie, tu... nie da się. Nie dałoby się, ale trzeba było je podłączyć szeregowo, bo w momencie, kiedy łączymy szeregowo, no to wtedy nam impedancja obu głośników sumuje się, a nie dzieli na pół. I wtedy byśmy mieli, te głośniki mają 3 omy, z tego co pamiętam, to mielibyśmy 6 i wtedy by można było, bo ten wzmacniacz nie jest w stanie według producenta zagrać z 1,5-omowym obciążeniem. No, co nie zmienia faktu, że to nie jest żadna reklama Sonego Exploda, absolutnie nie jest, bo miało być najtaniej i po prostu zeszliśmy z ceny jednostki sterującej, bo inny wzmacniacz widzieliśmy. Jest tu miszmasz trochę od Sonego, głośniki już mamy też inne, więc wszystko mamy inne, więc spokojnie. To znaczy głośniki są tej samej firmy łącznie z subwooferem i jednostka centralna ze wzmacniaczem są tej samej firmy. No, no tak to ale wygląda. Ale tak po prostu wypadło, to nie jest jakiś ale celowy jednostka celowy będzie zamieniana, bo ta nie ma czego. Co? Jeszcze raz? Co będzie zamieniona? Jednostka sterująca potem będzie zamieniona, bo ta nie ma czego? Płyt CD. A, łysy. Łysy używa płyt CD. Koniec, koniec. Potem z Toyota ma być płyty CD. Co? Dinosaur. No i dobrze. A to jest mój system parkowania, jakby ktoś TikToka nie miał. Takie żyćko. Dobra, widzimy się przy mostkowaniu. Słuchajcie, unboxing subwoofera. W tym przypadku bardzo duża ciekawostka, bo nie zawsze tak jest. Subwoofer przyszedł w jednej paczce z skrzynką, ale nie złożony. I z tym się też musi się liczyć. I nawet nie zarobione kable. Że kable trzeba będzie zarobić. A do subwoofera polecalibyśmy, żeby jak już je zarabiasz, to żeby je po prostu zalutować. Wolałbym osobiście. No bo potem jak już przykręcisz, to skrzynka ładna, malutka. Nie wiem ile ona ma. Z 10 litrów? Chyba 15. Może 15. Weekend jest. To już wszystko na litr się przelicza. Dobra, słuchajcie, pewne koncepcje uległy zmianie. Z piątku przenieśliśmy się do soboty, więc głosy nasze mogą być ciężkie, ale to dlatego, że to życie układa scenariusze. Panie Adrianie, tu mamy problemy. Tak, niestety producent wzmacniacza nie przewidział, że będą tu takie grube kable, więc no dzisiaj mamy sobotę i nie kupimy tak zwanych widełek, ale myślę, że kupię w tygodniu i najwyżej dogram ten fragment wymiany na widełki. Znaczy dołożymy po prostu, nie? Jakby słuchajcie, to jest ten problem, o którym mówimy. My żeśmy kupili dużo za grube kable z prostej przyczyny. Nauczyliśmy się po... Oj, jak brzydko wyglądam, nie będę się ukazywał. Nauczyliśmy się po latach, że mocy nigdy nie za wiele, sprzęt może ulegać zmianie, można mieć wzmacniacze, tak, głośniki i tak dalej. Więc my dołożyliśmy sprzęt, kabel z zapasem pewnie 100% mocy. Natomiast tak, faktycznie dzisiaj producenci robią, że już wszystko jest na mini-mini. Więc tak, system z przodu mamy podpięty, tu mamy podpięte, teraz montujemy głośniki, tam już siedzi w drzwiach głośnik, o, teraz zaraz tych będzie siedział. No i zaczynamy strojenie, a przy strojeniu Adrian opowie pewną matematyczną zależność, jak to wczoraj stwierdził mi tłumacząc, przecież to jest proste. Tak, słuchajcie, to jest naprawdę proste, ale może ktoś zrozumie, więc zobaczymy. Słuchajcie, mamy pomagiera, to jest nasz pomagier działkowy. Tak, tak. Kto nam pomaga? O, ale ktoś jest obśliniony. No właśnie, siadł, wow, co to było, a tak siną, siadł Bob, piana, yeah, takie rzeczy na vlogach, nie? Tak, Adrian musi tam rękę wepchnąć do tyłu, żeby dokręcić śrubki, no ale to jest problem, bo... Lepiej... Jak macie nitownicę, fajnie jest użyć nitownicy, no niestety, to robimy budżetowo, nie mamy nitownicy. Mamy w firmie, ale nikt nie wziął. Słuchajcie, no poskładane mamy wszystko, nawet już drzwi mamy poskładane, taki też protip jak robicie, to zanim zaczniecie składać, sprawdźcie w ogóle czy to gra. U nas się jeden kabel okazał cinczowy, problematyczny, ale na szczęście poszedł na subwoofer, więc tutaj nie było jakiegoś problemu. Natomiast gra, posłuchajcie. I gra to naprawdę fajnie, kamera wam tego nie odda, ale kurczę, jak na niecałe 2000 zł, to wyszło naprawdę rewelacyjnie. Dobrze, jeżeli chodzi o samą zasadę strojenia,
to jak macie mocniejszy wzmacniacz niż głośniki, to zawsze sobie skręćcie we wzmacniaczu gainy, dobrze mówię gainy, no minimum na połowę mocy i dopiero zaczynacie strojenie. A profesjonalne strojenie zaczynacie poprzez multimetr, znaczy profesjonalne, profesjonalne to jest przez oscyloskop, ale przez multimetr, panie Adrianie, jak to się robi? Najpierw musimy wyliczyć sobie, jakie napięcie ma generować wzmacniacz na wyjściu. Robimy to, biorąc z katalogu moc RMS oraz impedancję naszego docelowego głośnika i przy jakiej impedancji ta moc jest oczywiście, czyli jeśli przy 4 ohmach wzmacniacz generuje 100 W powiedzmy, to mamy 4-ohmowy głośnik i mnożymy 100 razy 4, czyli moc razy tą impedancję i robimy z tego pierwiastek. I to jest nasze napięcie, które powinno nam wyjść na wyjściach wzmacniacza. W radiu ustawiamy około 90% mocy. To jest oczywiście orientacyjne, bo większość jednostek jednak przesterowuje sygnał, kiedy rozkręcimy je na maksa. Więc powiedzmy takie standardowe, większość jednostek przy 90% jeszcze nie przesterowuje. I puszczamy, znajdujemy sobie gdzieś w internecie kawałek, który daje nam sygnał 60-hercowy. Ustawiamy tą głośność, skręcamy gainy i podłączamy multimetr z ustawieniem na prąd zmienny, tak jakbyśmy chcieli zmierzyć gdzieś. Multimetr do czego podłączamy? Do wyjść, które są na głośniki. Dokładnie. I po kolei kręcimy gainem, aż multimetr wskaże nam odpowiednią wartość. Oczywiście najlepiej byłoby mieć multimetr true RMS, który nam faktycznie ten prąd zmienny jest w stanie dobrze zmierzyć. No tak. Niestety nie wszystkie potrafią, ale zakładamy, że to jest mniej więcej strojenie nieidealne. Jednak jeśli chcemy to dobrze zrobić, to tutaj oscyloskop i zobaczenie, jak wygląda ta sinusoida, kiedy ją ścina tak naprawdę, ścina ten sygnał i trochę cofnięcie tego. To jest najlepsza metoda, ale jeśli chcecie zrobić to amatorsko w garażu z takim prostym systemem jak tutaj, to myślę, że to powinno wystarczyć. Czyli reasumując, zadanie matematyczne, które powiedział Adrian, czyli policzyć impedancję i impedancja, moc, tak? Impedancja głośnika oraz moc wyjściowa wzmacniacza przy tej impedancji. I pierwiastek z tego. To mnożymy i bierzemy pierwiastek. Tak? Z tego bierzemy pierwiastek, na multimetrze ustawiamy prąd zmienny. Tak. Pomiar napięcia zmiennego. Tak, i ustawiamy do momentu, kiedy nam się pokaże wynik z tego zadania matematycznego. I to jest od cała filozofia. Tyle, słuchajcie. No, jeżeli wam się ta seria podobała, no to my na pewno coś tu jeszcze będziemy w Toyocie robić. Jeszcze unowocześnić tą Toyotę będziemy. O nie. O nie, on powiedział o nie. Było nam miło, że mogliśmy spędzić z wami, my swoje zrobiliśmy to w 2 dni pod rząd, wy widzieliście to w odstępach, ale 2 dni zeszło, tak, jakby jeden dzień to ogarniesz samemu, bo my żeśmy to z doskoku wczoraj robili i dzisiaj też, bo już jest rano, o 10 zaczęliśmy, ale też trudny był dla nas czas wczoraj. No nieistotne, jeżeli się wam podobało i to pomogło, koniecznie zostawcie kciuka w górę, nie jest to profesjonalny poradnik Car Audio i tak owym się nigdy nie będziemy zajmować. Natomiast do podłączenia zwykłego sprzętu, tak żeby nie spalić auta, powinno wam to wystarczyć. Pamiętajcie, że każda zabawa z prądem wiąże się z odpowiedzialnością w postaci tego, że może nam się coś w aucie stać. Na przykład możecie zrobić pożar, więc naprawdę wszystko trzeba robić z głową. I jak podłączacie wszystko, to też możecie robić na odpiętym akumulatorze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc korzystajcie sobie z tego. Naprawdę tanie granie do 2000 zł. Możecie zrobić to nawet czasami na Chińczykach do 1000 zł. Efekt nie będzie aż taki wow, jak jest tutaj, ale myślę, że w porównaniu do seryjnego, jeżeli dojdzie wzmacniacz, wszystko będzie w miarę zrobione, to w porównaniu do seryjnego i tak będziecie zadowoleni, więc ta cena to jest kwestia indywidualna. Ja uważam, że taki sprzęt mi w zupełności w Toyocie wystarczy. Ekipa też już przyjechała i uważa, że też jest ok. Dobrze, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. No i co, żegnamy się z wami? Żegnamy się, nie? No. Żegnamy się z wami, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się w mechanice dla laika. A jak dotarłeś do tego momentu, to wpisz w komentarzu Car Audio. Będzie nam po prostu milej. Cześć!